Jeszcze do 30 grudnia rolnicy zainteresowani wsparciem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 mogą ubiegać się o pomoc w trzech działaniach. Na odtwarzanie potencjału produkcji rolnej, na tworzenie grup i organizacji producentów oraz na dopłaty do składek ubezpieczeń zwierząt gospodarskich w ramach zarządzania ryzykiem. Odtwarzanie potencjału produkcji rolnej. 3 stycznia tego roku ogłoszony został nabór wniosków o wsparcie na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej. Dokumenty można składać do 30 grudnia. Dlaczego warto sięgać po taką pomoc? Co roku Polskę nawiedzają w większym lub mniejszym zakresie klęski żywiołowe, które niszczą uprawy rolnicze, sady i krzewy owocowe, konstrukcje tuneli foliowych. Od wielu lat rolnicy borykają się również z afrykańskim pomorem świń. Straty spowodowane przez te zdarzenia są często bardzo duże i niekiedy grożą nawet zamknięciem działalności prowadzonej przez rolnika. Dlatego, aby wspomóc tych, których dotknął żywioł, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wdrożyła program pomocowy na odtwarzanie potencjału zniszczonego gospodarstwa. W tym przypadku chodzi o tych rolników, w których gospodarstwach powstały straty spowodowane afrykańskim pomorem świń. I tacy rolnicy mogą ubiegać się o pomoc w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wysokość wsparcia to jest 300 tysięcy złotych i poziom dofinansowania to jest 80% kosztów kwalifikowanych. Natomiast kiedy taką pomoc można się ubiegać? Wtedy, kiedy lekarz weterynarii wyda decyzję o zabiciu co najmniej 30% sztuk świń posiadanych przez rolnika lub też zniszczenie zwłok co najmniej 30% świń, które padły z powodu ASF. To wsparcie może być przeznaczone przez rolnika na inwestycje, które nie są związane z produkcją świń. Jeżeli chodzi też o tę pomoc na odtwarzanie zniszczonego potencjału produkcji rolnej, to jest jeszcze druga grupa rolników, którzy mogą o taką pomoc się ubiegać i to są ci rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez klęski żywiołowe. Tutaj mam na myśli powódź, suszę, obsunięcie się ziemi, lawiny, podtopienia, przymrozki. W przypadku, kiedy wysokość strat poniesionych przez rolnika w wyniku takich klęsk wynosi co najmniej 30% średniorocznej produkcji, mogą się o takie wsparcie ubiegać. Przypomnę, to jest 300 tysięcy złotych i poziom dofinansowania 80%. A na co można przeznaczyć otrzymaną z agencji pomoc? Takie wsparcie można przeznaczyć na odtworzenie zniszczonych elementów w gospodarstwie, czyli jeżeli jest na przykład maszyna, no to na zakup nowej maszyny, jeżeli straty powstały na przykład w sadzie, no to pomoc może otrzymać na odtworzenie zniszczonych nasadzeń. Jeżeli chodzi o to wsparcie, to przyjęliśmy 60 wniosków na kwotę blisko 6 milionów złotych. One są na bieżąco rozpatrywane, na bieżąco są zawierane umowy, na bieżąco są wypłacane pieniądze tym rolnikom, którzy inwestycje realizują. Tworzenie grup i organizacji producentów. O tym, że w grupie łatwiej, wie już wielu rolników, którzy skorzystali z tej formy współpracy. Po pierwsze, zrzeszeni producenci mają możliwość sprzedaży swoich produktów w ramach dużych i jednolitych partii towaru, zarówno pod względem odmiany, jakości, a także sposobu produkcji i przygotowania do sprzedaży. Po drugie, jako grupa mogą wynegocjować wyższe ceny i korzystniejsze warunki sprzedaży. A po trzecie, to rolnicy skupieni w grupie mogą razem inwestować w nowoczesne technologie, budynki czy magazyny, jak również wspólnie prowadzić działania marketingowe. Przypomnijmy zatem, kto może ubiegać się o pomoc na tworzenie grup producentów i organizacji producentów. Taką pomoc mogą ubiegać się grupy producentów, które są uznane po 1 grudnia 2021 roku na podstawie przepisów z 2000 roku. Takie grupy muszą tworzyć rolnicy, którzy prowadzą działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa. Grupa musi uzyskać status uznania i ten status uznania nadaje dyrektor oddziału regionalnego agencji. Wiemy, że zainteresowanie tym naborem wniosków jest dość duże, bo mamy informację, że kilkadziesiąt grup złożyło do naszych dyrektorów oddziałów regionalnych wnioski o nadanie im uznanej grupy producentów. Wtedy te grupy będą mogły składać wnioski o przyznanie pomocy. Natomiast co istotne, ze wsparcia na tworzenie grup i organizacji producentów nie mogą skorzystać ci, którzy zajmują się produkcją drobiu, mięsa drobiowego, przetworów, a także producenci owoców i warzyw. Grupy producentów i organizacje producentów mogą liczyć na wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wysokość dofinansowania przede wszystkim zależy od wartości sprzedaży netto produktów grupy i przyznawane jest przez pierwszych 5 lat, począwszy od uznania grupy za uznaną grupę producentów rolnych. I w pierwszym roku to jest 10% przychodów netto, w drugim 9, 8, 7, w ostatnim piątym roku 6% przychodów netto. Natomiast co istotne, w każdym z tych lat, w każdym z tych 5 lat, wysokość wsparcia nie może być wyższa niż 100 tysięcy euro. Grupa Ekstra Mleko w Biskupicach to 6 rolników, którzy postanowili działać razem, żeby sięgać po dotacje i zwiększać swoje zyski. Należę do grupy producentów mleka, hoduję krowy mleczne. Na dzień dzisiejszy mam 80 sztuk dojnych, w tym jeszcze jest młodzież, która jest na remont stada, jest około 60 sztuk. Gospodarzę razem z synem, z żoną i synową na około 100 hektarach ziemi. Na pewno gospodarzenie w takiej grupie, współpraca z kolegami, z młodszymi, bo ja jestem prawie najstarszym członkiem tej grupy, ale z młodszymi mi na przykład daje to, że oni są bardziej nowocześni, bardziej łapią już te wszystkie nowe technologie, podpowiadają, ja swoim doświadczeniem mogę im służyć. No po prostu jest ta wymiana naszych różnych opinii, no i mi się wydaje, że to nam służy też na to, że mamy większe osiągi wydajności od krów, produkujemy mleko, które ma pełne wymogi, które nam tutaj mleczarnia narzuca, no i oczywiście nie tylko mleczarnia, ale też i wymogi europejskie. Także no, produkujemy to mleko bardzo na wysokim poziomie i no mi się wydaje, że takie zakładanie grup producenckich ma swój cel. Gospodarze razem mają około 400 krów. Miesięcznie produkują 250 tysięcy litrów mleka. Jak mówią, współpraca się opłaca. Formalnie rozpoczęli ją 5 lat temu. Obecnie rolnicy spotykają się, rozmawiają i wspólnie podejmują decyzje o przyszłości grupy. Prowadzę gospodarstwo rolne od 2011 roku. O łącznej powierzchni ponad 200 hektarów. Główną produkcją, głównym dochodem z gospodarstwa są krowy mleczne, 120 sztuk krów dojnych. No, mleczarnia zawsze inaczej patrzy, no, nas akurat grupę tak dopasowaliśmy, że mieszkamy w jednej miejscowości, we wsi Biskupice, także no, tego mleka jest tu sporo w jednym ugrupowaniu, także no, nawet jakby chcieli zmienić mleczarnię, to podejrzewam, żeby nie było problemu, każda mleczarnia by wyciągnęła ręce do nas. Pieniądze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, po które sięgnęli rolnicy tworząc grupę, pomogły im m.in. w zakupie sprzętu. Grupa wciąż się rozwija i zwiększa swoją roczną sprzedaż mleka. Idea grupy w naszym przypadku sprawdza się bardzo dobrze. Jesteśmy w 5. roku działalności, czyli w ostatnim. I w tym roku już ostatni raz odbierzemy dofinansowanie. To dofinansowanie nam pomogło w bardzo dużym stopniu, ponieważ z tych pieniędzy zakupiliśmy maszyny, które wspólnie użytkujemy. Myślę, że dofinansowanie z PROW-u jest bardzo ważne i trzeba je wykorzystywać, ponieważ poprzez tego gospodarstwo się rozwija. W grupie jest lepiej, ponieważ wprowadzamy jedną partię mleka do mleczarni i przez to możemy negocjować wyższą cenę. A także przy zakupie większej ilości maszyn dostajemy też korzystniejsze warunki z zakupu. Można się po prostu wymienić z kolegami różnymi doświadczeniami, brać udział w jakichś tam wystawach, razem jechać, zobaczyć coś, zakupić sprzęt, pomagać sobie nawzajem przy takim, wiadomo, przy tej dużej produkcji naszej jest to duże na przykład przedsięwzięcie jest to złożenie kukurydzy, zwieźć tą kukurydzę całą na pryzmy. To jest przedsięwzięcie dosyć duże, bo to potrzeba duży sprzęt, duże maszyny. No akurat tu z kolegami posiadamy taki sprzęt, pomagamy sobie nawzajem. Także jeden dzień wozimy u jednego, na drugi dzień u drugiego. Także to nam to sprawnie pójdzie. Na przykład w ciągu tygodnia potrafimy sprzątnąć nawet ponad 100 hektarów kukurydzy. Na przykładzie mojej gospodarstwa przynależność do grupy dała mi to, że zyskałem duży zastrzyk finansowy, który w grupie mogliśmy przeznaczyć na zakup sprzętu. Akurat kupiłyśmy w grupie w tym roku duży rozrzutnik, taki 25-tonowy, który stoi u mnie akurat. Zakupiliśmy też jeszcze mniejszy jeden rozrzutnik, zakupiliśmy
owijarkę samozaładowczą, także no, jest to duży zastrzyk pieniądza, który nie narusza naszych pieniędzy, które mamy z gospodarstwa. Do 30 grudnia można ubiegać się również o pomoc w postaci dopłaty do opłaconej składki ubezpieczenia od strat spowodowanych chorobami zwierząt. Dlaczego to takie ważne? W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich mamy pomoc dla tych producentów rolnych, którzy ubezpieczą swoje stada od właśnie ryzyka szkód spowodowanych salmonellą. Jest wiele przypadków takich, że ta choroba się rozprzestrzenia, niszczy stada, niszczy dorobek życia rolników czy też producentów. Może więc zatem warto rozważyć ubezpieczenie się od ryzyka strat wywołanych taką chorobą. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma dla takich producentów ofertę. Oferta polega na tym, że ci, którzy zawrą umowę ubezpieczenia i opłacą składkę, będą mogli ubiegać się w agencji o zwrot w wysokości 70% opłaconej składki. Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.